funkcjonujemy już od 2008 roku jako szkoła niepubliczna na prawach szkół publicznych wspomniane. Jesteśmy jedyną szkołą w gminie wiejskiej Ostróda. No i staramy się po prostu oczywiście wykorzystywać wiedzę w praktyce poprzez realizację podstawy programowej, poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne i również tak jak dzisiejsze akcje na rzecz naszej małej ojczyzny. Sprzątaliśmy świat, tutaj okolice Itzbarka. My na przykład szliśmy do młyna. Zbieraliśmy śmieci w całej okolicy, no i szedliśmy tutaj drogą aż do młyna i z powrotem. Sprzątanie świata moim zdaniem jest bardzo fajne. Wszyscy się dogadywaliśmy. Szkoła zawsze się angażuje w to, żeby było jak najczyściej. Jesteśmy zwartą grupą, współpracujemy razem. Staramy się realizować przez okres funkcjonowania tej szkoły szereg różnych projektów unijnych, nie tylko pozyskiwać środki od sponsorów, więc jest to rozległa współpraca również ze Starodem Harz, z mniejszością niemiecką. No po prostu tam, gdzie potrzebuje jakiejś pomocy i wsparcia, tam tej pomocy i tego wsparcia otrzymujemy. Więc staramy się robić bardzo wiele, ale to wszystko ukierunkowane jest na rozwój przyszłej naszej młodzieży. No, szkoła jest wspaniałym miejscem. Szkoła, która 8 lat zdaje się funkcjonuje, ze zlikwidowanej szkoły gminnej, która była w stanie krytycznym wręcz, waliła się, zrobiono perełkę. Jest to szkoła bardzo dobrze wyposażona, w pełni wyremontowana. Niedawno zrobiony nowiutki dach. W tej chwili jest projekt na zakup jakichś dodatkowych urządzeń elektronicznych w postaci laptopów czy tabletów dla dzieci. Także rozwój w tej szkole jest bardzo silny, bardzo mocny, bardzo szybki. Rzadko myślę, można znaleźć miejsce, które jest tak dobrze wyposażone, ma tak dobrą bazę jak nasza szkoła tu w Itzbarku. Uczymy się, mamy różne zabawy, jak są święta. Dobrze jest w szkole, fajnie. W szkole najfajniejsze są lekcje WF-u, ale tylko jak gramy w piłkę. Tak ogólnie to są fajne rzeczy. No fajnie jest to, że są różne wycieczki. Teraz mieliśmy ostatnio wycieczkę do Kadzidłowa i do Malborka będziemy mieli. No. No bym się nie przeszedł do innej szkoły. Nam jest bardzo fajnie. A uczcie mi fajnie chodzi? Kochanych naprawdę. Dzieci przychodzą tutaj, myślę dlatego, że szkoła ma przyzwoity poziom. Uzyskujemy bardzo dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. W zasadzie można powiedzieć, że uzyskiwaliśmy, bo to był już chyba ostatni sprawdzian w tym roku. Jestem daleki od rankingów. Szkoły nie powinny być rankingowane w takim pojęciu słowa tego znaczenia. Natomiast uważam, że staram się wywiązywać z działań statutowych i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Itzbark Moja Ojczyzna i szkoły jako niepublicznej, która ma dobrze świadczyć usługi edukacyjne. No i zawsze zwieńczeniem różnych akcji jest jakaś nagroda dyrektora i grona pedagogicznego i w tym momencie były to lody.